Rozpoczynamy nową przygodę. Zawsze są dylematy od czego i jak zacząć. No wiadomo od czego zacząć, to jest oczywiste. Cześć. Cześć. Mówi się niech będzie pochwalony się... Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. To z tej strony ksiądz Piotr Góra. Z tej strony ksiądz Mateusz Kierczak. No więc jesteśmy. Jesteśmy i zapraszamy na szczególne spotkania adwentowe, które mają nie być typowymi kazaniami, ani konferencjami, ani rekolekcjami, tak się postaramy, ale czy nam to wyjdzie, tego nie wiemy. Robimy to po to, abyśmy się mogli spotkać i w czasie Adwentu porozmawiać o Adwencie. No zastanawialiśmy się dość długo, jak zacząć, nie, albo też może lepiej zastanawialiśmy się, do czego ma nas doprowadzić takie spotkanie, jedno czy drugie, czy czwarte. No i szukamy. Szukamy po pierwsze tego, jak w ogóle rozpocząć Adwent. Dlatego pierwsze spotkanie jest nie w Adwencie, a przed Adwentem. Dokładnie. Ponieważ adwent to jest generalnie pytanie, jak zacząć? Pytanie o początek? Pytanie o coś przed? Nowy rok liturgiczny? Tak to najczęściej rozumiemy. Dokładnie, dokładnie. No to, no to Mateusz, to zadam już takie pytanie. Kiedy słyszysz, że rozpoczyna się adwent, jakie myśli ci towarzyszą? Jesteśmy przed adwentem, jest piątek. Co jest w głowie proboszcza najmniejszej parafii w Diecesji? Kiedy słyszę słowo adwent, to yy, czekanie. Ad takie pierwsze skojarzenie, ale to jest chyba wynik tego, że no tak gdzieś zawsze się mówiło, że adwent to jest czekanie na święta. No tak. Nie mówię, że to jest najlepszy sposób podejścia do adwentu. Pewnie nawet mało tego nie jest najlepszy. No ja też pamiętam, kiedy pracowałem na parafii, przed adwentem, ten tydzień dwa, jak się już człowiek zbliżał do, do przeżywania tego czasu, no to w głowie było mnóstwo rzeczy. To, to było przygotowanie RORAT, bo najczęściej do tych RORAT trzeba się przygotować. To są i te obrazeczki, i przygotowanie odpowiednich treści, i, i piosenka. Przecież pamiętamy, każde RORATy miały swoją piosenkę, której trzeba się było nauczyć. Nauczyć scholkę i, i najlepiej nauczyć jeszcze no, tych uczestników RORAT. W tym roku to wszystko się posypało. No, ale to jest taki adwent, który chyba nie dotyka jeszcze tak naprawdę istoty tego, czym jest adwent, który my mamy przeżywać, bo to jest coś takiego dodatkowego do adwentu. Natomiast w tym roku, przez to, że się wszystko takie posypało, mamy okazję jest tak to. naprawdę zapytać się, co możemy zrobić z adwentem, i w drugą stronę, co adwent może zrobić z nami. I tu jest to pytanie: na przykład, jak ja wchodzę w adwent, kim ja jestem dzisiaj. Dokładnie, bo wiesz, kiedy mówimy o tym adwencie, w który chcemy wejść, to tak moja osobista pierwsza myśl automatycznie biegnie do ostatniej wigilii. Od razu sobie przypominam, kto był na wigilii, jakie były potrawy, życzenia sobie przypominam i próbuję sobie tak zdać sprawę, czy z tych życzeń coś udało mi się zrealizować, coś się spełniło, a, a coś się gdzieś nie udało. Też to, to jest takie może moje osobiste słowo, świadectwo. Chodzi o osoby, z którymi byłem na wigilii. W zeszłym roku na wigilii była moja rodzina, była siostra, ze swoim mężem były moje dwie babcie, był mój wujek. No i, i niestety w tym roku moich dwóch babci już nie będzie na wigilii. Obie zmarły na COVID. I, i już wiem, że... Będę bardzo przeżywał te słuchane w radio kolendy, zwłaszcza te, kiedy będą padać słowa o pustym miejscu przy stole. Ja myślę, że w tym roku to będzie doświadczenie wielu. Jestem. Wielu domów, wielu rodzin, wielu stołów wigilijnych, gdzie będziemy zasiadać do wigilii. Ale to takie cofanie się wstecz, aż do zeszłorocznej wigilii, to jest też dobra okazja tego, do tego, żeby faktycznie podejść do Adwentu jak do początku czegoś. Że coś się zaczyna, więc zanim zacznę, to sprawdzę, co się stało, jak minął ostatni rok. Dokładnie. Nie od 30 grudnia, tylko od właśnie Wigilii, od tego czasu świąt, od czasu adwentu zeszłorocznego. Nawet do tego momentu może warto wrócić, do na przykład postanowień w zeszłym roku, jakie były na adwent. Może ktoś z nas pamięta, może sobie zapisał gdzieś te postanowienia, co chciał wtedy osiągnąć. Widzisz, i tutaj doskonale wchodzisz w taką myśl. No, rozmawialiśmy jeszcze przed tym nagraniem, że adwent to nie jest gotowiec. Adwent to, to nie jest taki czas, który mam przeżywać zawsze tak samo. To znaczy, ja to tak rozumiem, że jest niebezpieczeństwo. A idzie adwent, a to taki zestaw postanowień. Nie? Bo, bo zawsze od tego, 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 z tym, z tym, z tym pracuję. Kolejny rok, kolejny adwent i to samo, i potem jakoś się przyglądam, czy, czy się z tym uporałem, czy nie. I idąc za Twoją myślą. Uważam, że w każdy adwent ja wchodzę inny, ponieważ to, co się wydarzyło od ostatniego roku, bardzo mnie zmieniło. Znaczy ja bym w ogóle powiedział inaczej, że jeżeli chodzi o postanowienia, no wchodzę inny, wiadomo, że coś już się we mnie zmieniło przez rok, zwłaszcza przez taki rok jak teraz był, tak. gdzie się w ogóle wszystko pozmieniało w naszym życiu bardzo, to jeszcze jest kwestia taka, że my często do postanowień podchodzimy na takiej zasadzie, że coś mam przeżyć przez cztery tygodnie adwentu na przykład. Soję postanowiłem, albo przez cały Wielki Post, bo sobie postanowiłem, a potem wracam do tego, co było, to po co tak, to tak. postanowienie. To jest pierwsza chyba taka myśl, to w ogóle taka, że jeżeli cokolwiek ma się zmieniać w adwencie, to na stałe. To byłoby cudownie. Czyli pytanie, nie tylko, jak ja się zmieniłem przez rok, ale co ja bym chciał dzisiaj w sobie zmienić na stałe. A to, to mi się kojarzy z taką myślą, że od spowiedzi do spowiedzi. Mądry spowiednik komuś powiedział, między spowiedziami znajdź jedną rzecz i nad nią pracuj. Jeśli uda ci się ją zniwelować, jeśli by to taka rzecz była, to po kilku spowiedziach, po kilku latach jesteś święty. No to jest jedno, wypracujesz coś w ten sposób, ale pytanie, czy my w ogóle się zastanawiamy, zastanawiamy nad takim czymś, jak chcę siebie ukształtować jako człowieka, zwłaszcza w kontekście takich czasów jak Adwent i Wielki Post. Dobre pytanie. To jest takie potem też czasem, że mam postanowienia, cztery tygodnie, wiem, że jak dojdę do 25 grudnia, to mogę. Mm. To po co? Czyli najlepsze postanowienia to takie, które wydobywałyby z nas to, co w nas najcenniejsze. No jest, nawet z innych. To jest nie? pierwsze pytanie, które w ogóle trzeba sobie postawić i nawet najlepiej na kartce napisać albo w telefonie zapisać sobie odpowiedź. Jaki chcę być jak mini-adwent. Co ten Co adwent ma mi zostać ze mną zrobi? Co ten adwent ze mną zrobi? Jedną rzecz. To też mam taką myśl, że chrześcijaństwo wymaga, nasza wiara wymaga pewnego trudu, że to nie jest tak, że to się po prostu idzie z automatu, że to idzie tak łatwo, że to się dzieje samo. Ono wymaga mojego zaangażowania, ona wymaga mojej świadomości. No, musi być trud. Właśnie inaczej nie da. W ogóle praca nad sobą to jest trud. To... My mamy tylko ten komfort w chrześcijaństwie, że do tej pracy nad sobą zapraszamy Pana Boga, i to tyle jest fajna myśl. W pewnym sensie Kościół, który nam daje właśnie takie czasy specjalne, tak jak daje nam czas Adwentu. Tak. To jest taki podarunek, byśmy powiedzieli, Kościoła. Historia pewnie może być różna, skąd ten czas Adwentu i, i tak dalej, natomiast daje nam taką możliwość, kiedy możemy przemyśleć to i popracować po to, żeby mieć potem perspektywę dalej tego. Może uchylimy troszkę rąbka tajemnicy, jak to było z historią jeżeli, Adwentu. Jeżeli tylko wiesz, to proszę bardzo. <laughs> drodzy, drodzy słuchacze... <laughs> Będzie to ubogacająca Drodzy wiedza. słuchacze, jest coś takiego jak leksykon liturgii z wydawnictwa Palotinum, I w tym leksykonie można znaleźć bardzo ciekawą definicję Adwentu, skąd pochodzi. Słówko łacińskie Adventus. No i sobie to zgubiłem. Chodzi o słówko łacińskie... Adwentus to, to jest tłumaczone przyjście, króla, przyjście monarchy, króla, monarchy, zwycięskiego wodza. No i księży Mateuszu, to jest po łacinie. A czy masz może wiedzę, jak to odpowiedniki są tego słowa w języku greckim? W greckim to nie za bardzo. Więc też w tym słowniku, w tym leksykonie, przepraszam, wyczytałem, że jest to słowo paruzja, co nam się kojarzy z apokalipsą, z, tak, przyjściem, z, końca, Jezusa, z przyjściem Jezusa. Tak? Ale tam jest podane też drugie znaczenie, uwaga. Epifania. Epifania, czyli. Czyli objawienie. Boże objawienie, czy objawienie Pańskie. No i tak garstka wiadomości z historii. Nie było tak od początku, że Adwent łączył w sobie te dwa wymiary, czyli oczekiwanie na przyjście Chrystusa w chwale na końcu czasów, i zarazem oczekiwanie na Boże Narodzenie. Kiedyś te dwa wątki w różnych częściach świata rozwijały się niezależnie. Na pewno w Rzymie to było radosne oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa, a w Hiszpanii, w Galii, tam, się przejaw tam bardziej wybijały się te wątki oczekiwania na przyjście Chrystusa w chwale, na końcu czasów. I dopiero Sobór Watykański II połączył to i ustanowił, że będą to cztery tygodnie. I z tego połączenia, no to mamy i kolor fioletowy, który jest kolorem takim pokutnym w liturgii i mamy... Opuszczanie Gloria, mamy opuszczanie Alleluja, mamy Post. W Gali w V wieku wyczytałem, że adwent rozpoczynał się już od Świętego Marcina, czyli od 11 listopada i trwał do Bożego Narodzenia. I też trzeba nam wiedzieć, że Boże Narodzenie w pierwszych wiekach obchodzono 6 stycznia. stycznia. Święto Epifanii. Dopiero później to się rozdzieliło i Zachód wybrał datę 25 grudnia, na wschodzie zostało dalej to 6 stycznia. Myślę, że warto też dodać, że to greckie słówko Epifania używane było też przez Homera. A Homer, jak używał tego słówka, to miał na myśli, że pojawia się istota ponadnaturalna i uwaga, ona działa z mocą. Czyli ten adwent to też jest takie czekanie na Jezusa, na Boga, który przyjdzie i zadziała z mocą. To tak naprawdę takie słowo, które by tak najlepiej odpowiadało, to jest słowo nadzieja. Jak pytałeś mnie, co mi się kojarzy z adwentem, no to mówiliśmy, że poprzednia wigilia. Przed adwentem o czym myśleć, punkt drugi o tym, jaki wchodzę w ten adwent, co się wydarzyło przez ostatni rok. I chyba można by powiedzieć, że stawiamy punkt trzeci. Nadzieja, i to jest częste u dzieci, które już teraz pewnie myślą o Bożym Narodzeniu. Tak, tak. O I tym, tak naprawdę co będzie. Najchętniej by ten czas adwentu wydziały, tak. żeby już było Boże Narodzenie. I one żyją taką nadzieją tego dnia, który, który ma przyjść. Ale ja bym też poszedł w takie coś, że jeżeli ten adwent był przeżywany w taki sposób radosny, w sposób takiej nadziei, to on już teraz taki jest. Czy adwent jest wypełniony nadzieją? Jest wypełniony, ale taką trudną nadzieją. My to doświadczamy, no bo jak mamy przeżywać radosny adwent, kiedy wokół dzieje się tyle różnych trudnych spraw. No zobacz, nawet adwent, jak to ksiądz Pawłukiewicz mówi, adwent Maryi i Józefa, którzy czekają na Jezusa, też jest trudnym adwentem. Wypełniony jest trudami, no bo tutaj nagle przed ślubem Maria staje się brzemienna. Tutaj nagle trzeba jechać na spis ludności potem Herod dybie na życie dzieciątka, Dzisiaj potem nagle się Egipt. Wszystko się posypało. To jest wziu... takie dobre, bo mamy takie czasy, kiedy wielu ludziom się posypały plany, wielu ludziom się posypało życie, rodzinom całym. Praca Albo nawet inaczej, posypała. może po prostu niektórzy odczuwają życie jako coś ciężkiego i dobrze jest wiedzieć, że Pan Bóg wchodząc do nasze życie... No to też miał ciężko. To też nie miał tak, że wszystko mu się układało tak, by sobie zaplanował. A zarazem przychodzi jako ten, który wiele może. To wiesz, tak sobie też osobiście szukam różnego sposobu na wejście w Adwent i zacząłem słuchać Biblii. Superprodukcja. Zacząłem słuchać Nowy Testament. Pierwsza z ksiąg to Ewangelia Świętego Mateusza. I tam sprzątałem, coś przygotowywałem sobie u siebie w pokoju, włączyłem nagłośnik i lecą po kolei rozdziały. Trudne rozdziały. Pierwsze jest y, genealogia, potem narodzenie Pana Jezusa, mędrcy ten Egipt, Chrzest, Jan Chrzciciel, potem jest pogrążenie szatana, Jezus jest na pustyni, i potem wreszcie przychodzi ten piąty rozdział, i, i ja to słyszę, zawsze czytam Pismo Święte, a tu nagle słyszę, jak jest głos aktora. I taka, takie pozytywne słowo, Jezus tam zaczyna od ośmiu błogosławień. Błogosławieni jesteście jak to, jak to, jak tamto. I, I na końcu tego piątego rozdziału, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ja myślę, że to jest dobra rzecz, taka y, praktyczna na Adwent dla nas. W ogóle dla każdego, kto chce gdzieś fajnie przeżyć ten Adwent, tak pozytywnie. Żeby sobie y, spróbować y, odnaleźć takiego Pana Boga który daje moc do tego, żeby w tych trudnych momentach się podnosić. Bo myślę, że my czasem zapominamy o tym, że po to mamy Boga tak naprawdę. My po to przyjmujemy chrzest, po to wierzymy, po to gdzieś klękamy do modlitwy codziennie, chodzimy na Eucharystię, żeby mieć wsparcie w Panu Bogu. Nawet się niektórzy śmieją, że takie przysłowie, jak trwoga to do Boga, ale to na tym ma polegać. No. Jak jest ciężko, to do Pana Boga. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Więc to jest chyba taka fajna rzecz. Posłuchać Pisma Świętego, też dobre doświadczenie, jeżeli ktoś ma możliwość. Jeżeli nie ma możliwości, to może poczytać, zrobić sobie takie coś, żeby faktycznie gdzieś codziennie w adwencie mieć tą moc słowa ze sobą. No nie? Bo to, to jest też to, że to się rodzi, jak się słucha. To i też chodzimy codziennie na różaniec z księdzem biskupem. Po różaniecu ksiądz biskup komentuje słowo z danego dnia. Z danego dnia. I dzisiaj też dzwoniłem w domu, do domu, do mojej mamy. Ona mówi: no Jesteśmy już w takim łańcuchu, w takim ciągu, nie chcemy opuścić. Zawsze słuchamy, zawsze oglądamy. I jak to inaczej się rozumie słowo, jak ktoś jeszcze coś powie, do, tak wytłumaczy, wyjaśni. także Kontekst no nie pokaże tak. cały tego słowa. A zarazem ciągły kontakt ze Słowem, nie? To już my, od kiedy zaczęliśmy różaniec, to już jakieś będzie dwa tygodnie, albo dłużej. I codziennie mamy dawkę Słowa. Od pierwszego listopada. Prawie 30. miesiąc. Ponad trzy tygodnie. Mamy jeszcze jeden wątek nieobgadany o tej księdze, o tym rachunku. Nie wyjaśniliśmy sobie tego, że Adwent to nie jest gotowiec i jaki ja wchodzę. I tu się bardzo cieszę, że ta nasza pogadanka, rozmowa jest właśnie w piątek przed Adwentem, bo Słowo Boże nas niezwykle prowadzi. No, to jest też taka myśl, którą ja też często powtarzam, że jak się rozpoczyna Adwent albo Wielki Post, to się rozpoczyna od nawrócenia. Nie czeka się z tym do końca Adwentu, do Bożego Narodzenia i taki rachunek sumienia całego roku, nawet takie spojrzenie na to, kim jestem, kim się stałem, co się wydarzyło w moim życiu, co było dobre, co legnęło w gruzach. Na przykład miałem, miałem coś wypracowane, a teraz to w ogóle nie funkcjonuje, gdzieś się pogubiło. No to jest dobry punkt wyjścia. No mówimy o tym od końca, bo powinniśmy zacząć od, od tekstu Apokalipsy i w dzisiejszym słowie padają takie, takie zdania. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co w księgach życia zapisano według ich czynów. I to też dla mnie była taka wskazówka, żeby przed tym adwentem właśnie otworzyć moją księgę życia, zobaczyć ten, powiedzmy, ostatni rok, sukcesy, porażki, grzechy, słabości, relacje, te, które zdobyłem, te, które straciłem, przypatrzeć się temu no i, i podejść z tym do Pana Boga. To jest dobry pomysł na pierwszy tydzień, ten, co jest przed nami, żeby sobie nad tym popracować. Z jednej strony to jest to, że czyny się wpisały w moją księgę życia w tym roku. Ale druga sprawa to to, z jakich czynów Bóg osądza. O, i to jest super teraz, to jest super. Bo to jest trudne teologicznie. Przywołam to, przywołam to. Połączyć że... z tym, że zbawienie zawsze jest łaską Pana Boga. Tak, tak. Osądzono zmarłych według tego, co w Księgach zapisano, według ich czynów. I teraz te czyny to są czyny, które coś zasługują. Jak, jak to? Czy, czy można się zasłużyć na zbawienie? Właśnie nie. Teologicznie, i to mówi katechizm najprostszy, którego się wszyscy uczyli, jak byli yy, dziećmi. Że do zbawienia konieczna jest łaska. I tak naprawdę tylko to nas zbawia. Że jest darmowa, że Pan dokła każdego tak. bezwarunkowo. Choćbyśmy zrobili tysiąc dobrych uczynków, to one i tak nie wystarczą, żeby być zbawionym. Ale wystarczy jeden gest Pana Boga i jestem zbawiony. A my tylko to zbawienie przyjmujemy? Tak, a my przyjmujemy. Oczywiście nasze czyny idą wraz z, z nami, czy z nami? Natomiast teologicznie czyny mogą nas potęcić. zasłużyć, mogą zasłużyć. Czynami możemy zasłużyć na. na piekło. Na piekło. Na potępienie. Złymi czynami zasługujemy na karę. No nie tylko złymi. To jeszcze tu, można zasłużyć brakiem czynów. I tu jest ten figowiec. Brakiem dobra. No i to jest to, co, o czym mówi Ewangelia. Zresztą to jest dlatego połączone razem to czytanie z Ewangelią. Figowiec, który nie wydaje owoców. Nie robi tego, co do niego należy. Jest do tego powołany. To jest jego zadaniem życiowym. A co jest naszym zadaniem życiowym? Ty, może to jest temat na Adwent. Co jest Twoim zadaniem życiowym? Do czego, jesteś, no do czego jesteś powołany, to już ładnie brzmi, ale. No, ale to, do czego jesteś powołany, to od razu się kojarzy z księdzem, tak, tak, z, tak, tak, ewentualnie tak, jeszcze tak. kiedyś z nauczycielem, z lekarzem. Natomiast większością osób to nie traktują swojego życia jak powołanie, a powinny. No nie? Natomiast do czego jesteśmy. Albo to tak spróbujmy tym figowcem obrać. Jakie owoce mamy wydawać tak. w naszym życiu? Do jakich owoców jesteś wezwany i czy je wydajesz? W tym momencie, w tym czasie, w tym jaki jesteś. Jakie masz owoce wydawać? O, drodzy Państwo, robi się, robi się gorąca atmosfera. Natomiast mówiliśmy troszkę o historii Adwentu. Ja zapomniałem powiedzieć, że Polska ma duży wkład w Adwent. Ja tu widzę taką małą ucieczkę od tego trudnego, <trudnego tematu. <trudnia> Wypada już kończyć i lądować. Właśnie w Polsce rozwija się, rozwijają się roraty. W czasie Adwentu, w czasie sprawowanej przy świętej roratniej zapala się też świecę, roratkę. To jest nieraz siódma świeca i z tą świecą jest niezwykła historia o tym, jak przed mszą coś komuś się dawało i potem trzeba było coś zrobić. Ale A o to tym... To może nie na dzisiaj. <laughs> tak jest. To może nie na dzisiaj. Natomiast, żeby faktycznie gdzieś podsumować i, i nie przedłużać, to, to co nam ma zostać z tego spotkania naszego dzisiaj i do przemyśleń, to pierwsza taka rzecz, że Adwent to jest początek czegoś że trzeba wejść w taki sposób, żeby yy, przemyśleć siebie. Jaki jakim wchodzę. jestem, jaki wchodzę, co się stało przez ostatni rok od ostatniego adwentu. Żeby sobie dobrze pomyśleć o tym, nad czym chcę pracować, żeby to nie było postanowienie na cztery tygodnie, ale postanowienie, które ma przez cztery tygodnie wpłynąć na całe moje życie. Ja bym nawet powiedział więcej, jaki chcę być na końcu adwentu. Tak, tak. Co chcę zobaczyć w lustrze rano, jak wstanę. No i, i, i ważne żeby nie stracić z oczu nadziei. No, nadziei, którą daje pan Bóg. No Nawet nie? jak zobaczę teraz przy tym przygotowaniu do Adwentu, że coś jest totalnie inaczej niż powinno być, że ten scenariusz bardzo odbiega od tego scenariusza, który pan Bóg mi proponuje, to nie załamuję się. Właśnie to jest czas, który mamy prowadzić ku dobremu. Tylko że to jest ważne, żeby tej nadziei nie szukać, że tak powiem, w sobie, tylko w Panu Bogu. To jest na takiej zasadzie jak ostatnio słuchałem na TEDzie wystąpienia gościa, który jest od psychologii, i on bardzo fajnie tłumaczył, że my się zajmujemy na przykład sprawą ciała i jak ktoś złamie sobie nogę, to mu nie mówimy, ej, wstawaj, chodź, idziemy, bo se poradzisz, tylko dzwonimy po karetkę i zawozimy go do szpitala i tam go leczą. Jak komuś się zwali życie takie duchowe, wewnętrzne, to mówimy, ej, stawaj i wszystko jest dobrze. A Też trzeba wezwać karetkę i zawieźć do szpitala, do lekarza, który to wyleczy. I mówienie, że nadziei mamy szukać w Panu Bogu, a nie w sobie, to jest właśnie takie coś. Masz znaleźć kogoś, kto ci poskłada to wnętrze, a nie mówić komuś, sam sobie to poskładasz. Po to mamy tego Pana Boga. Do tego trzeba podchodzić na takiej zasadzie, że ja w to wierzę. Ja to traktuję poważnie i w tym szukam źródła na mojej nadziei. Na mojego życia. Szanowni Państwo, do usłyszenia za tydzień. Po tej samej porze. Ja bym nawet powiedział więcej, jaki chcę być na końcu argumentu? Tak, tak. Co chcę zobaczyć w lustrze rano, jak stoi.